mogę powiedzieć o dzisiejszym dniu. Dzisiaj mogę obiecać, że nie będzie historycznie, nie będzie socjologicznie, ani naukowo, ale mam nadzieję, że będzie lirycznie i poetycko. Ponieważ zawsze zaczynamy tą najfajniejszą rzeczą, czyli przyjęciem nowych członków. Cieszymy się bardzo, że chcecie być z nami. Na pewno będzie tu miło i sympatycznie, a zarząd postara się, żeby było też ciekawie. Fajnie, że jesteście z nami. Dziękujemy bardzo. Brawo, brawo. Pozwólcie Państwo, że przeczytam jedno z zaproszeń do czytania moich wierszy, które napisała Alicja Santarius, autorka wierszy, powieści oraz felietonów do Cieszyńskie na obcasach. Szanowni miłośnicy poezji, z bagażem życiowych upadków i wzlotów, przysiądźcie na chwilę albo dwie i przy łyku pysznej herbaty albo lampce wina dajcie się zaprosić w podróż tej będącej w ciągłym ruchu nienasyconej poetce. Elżbieta Holeksa-Malinowska, liryczna dusza, wierszem stawia pytania sobie i światu, którego ze względu na swoją naturę wędrowca wciąż jest ciekawa. To nieustająca w wysiłkach poszukiwaczka drobiazgu, którego nie wolno przeoczyć, i zachwytu, który może wywołać cokolwiek. Zza każdego jej wersu wyłania się po prostu kobieta. Jej utwory są pełne wrażliwości, bliskości natury, dostrzegania krzywd, ale przede wszystkim piękna. Mówi o sobie, że nie jest optymistką, a jednak w jej wierszach jest tego optymizmu pokaźna dawka. Stara się rozwikłać to, co niejasne, próbuje ułatwić zrozumienie otoczenia kolejnym pokoleniom. I choć zatrzymywało ją wiele miejsc, zjawisk, postaci, jest w jej wierszach ten szczególny rodzaj czułości, kiedy przywołuje swoje miejsce na ziemi. Poetka nie traci czasu na wydumane, nieżyciowe zjawiska. Znajdziecie w jej wierszach paletę życiowych emocji od zwątpienia poprzez wdzięczność, aż po miłość. Udało mi się was zatrzymać? Poczuliście znajome emocje? Mam nadzieję, że odnajdując tu pokrewną duszę, zrobiło wam się lżej i spędzicie z jej kolejnymi utworami chwilę trzecią, a może i wiele chwil. Zapraszam serdecznie.